Około 400 kg śniętych ryb wyłowiono w ostatnich dniach z kanału Gliwickiego. Na miejscu pracują służby, a wojewoda opolski zwołał sztab kryzysowy. Trwa analiza próbek wody i monitoring Odry. Fatima Orlińska. W ubiegły czwartek patrol odkrył kolejne przypadki śniętych ryb. W piątek Wody Polskie powołały tzw. kontaktowy punkt kryzysowy, który koordynuje sytuację. Podjęły również kroki w celu wyjaśnienia przyczyny. Wody Polskie uczestniczyły również w posiedzeniach Zespołu Zarządzania Kryzysowego Wojewody Śląskiego i Opolskiego, a o wszystkich tego rodzaju przypadkach informowane były też właściwe służby, takie jak choćby Wojewódzkie Inspekcje Ochrony Środowiska w Opolu czy też w Katowicach. Próbki ryb zostały pobrane także przez badań przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii. W tej chwili trwają ustalenia co do tego, co może być przyczyną tego rodzaju zjawiska. Przez cały weekend liczba śniętych ryb z każdym dniem rosła. Odłowiono około 400 kg różnych gatunków, w tym m.in. leszczy czy okoni. Pomór odnotowano przy granicy województw śląskiego i opolskiego. Po stronie Śląska sytuacja powoli wraca do normy po zeszłorocznej katastrofie. W wodach kanału przy śluzie Łabędy pojawiają się pierwsze żywe ryby, a za nimi wędkarze. No niedawno chyba pozwolili na łowienie, bo było zamknięte, teraz można łowić. Jakoś chyba, nie wiem, 2 tygodnie temu, nie? O konkretnych przyczynach zaistniałej sytuacji trudno jednoznacznie mówić. Jak przekazał Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, w czwartkowych próbkach wykryto obecność złotej algi. Jednak potencjalne ryzyko jej zakwitu oceniane jest dziś jako średnie. Inspektorat wciąż monitoruje jakość wody. Wyniki związane z obecnością, z ilością algi, z obecnością algi będziemy znali najdalej jutro rano. Zostały dzisiaj także pobrane próby, które będą badane pod kątem obecności tej toksyny, którą algi wypuszczają. To nie są wyniki, które będą jutro, ponieważ one są przekazywane do specjalistycznego laboratorium, te próby, i tam są badane pod kątem toksyny. Wojewoda opolski powołał sztab kryzysowy, a w mediach społecznościowych tamtejszego urzędu wojewódzkiego pojawiają się na bieżąco informacje o stanie Odry. Zdaniem ekspertów poziom ryzyka jest niewielki, jednak inspektorzy prowadzą swoje działania nawet przy najniższych poziomach zagrożenia zakwitem.